Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGallery. Dziś poświęcę kilka minut na świetnym mini-evencie, tym lepszym jeśli jesteś w sojuszu wraz ze swoimi spenderami, a jeszcze lepszy jeżeli sam dorzucisz tam swoją cegiełkę. Mianowicie w centrum nagród w górnej części ekranu znajdziecie Alliance Bonanza. Jest to mini wydarzenie sojuszowe, nie ukrywam, że nastawione wyłącznie na kasę, więc gracze free to play muszą niestety obejść się smakiem. Dla tych, którzy mogą i chcą wydać trochę groszy, są trzy poziomy, które gwarantują nam nagrody. Pierwszy poziom to 500 punktów solo i zdobędziemy je kupując najtańszy pakiet. Jeśli kupimy co najmniej najtańszy pakiet i reszta sojuszu zrobi to samo, to osiągając 3000 punktów otrzymamy fragmenty Behemota MK1 oraz skrzynkę iCraft Custom Crate, w której będziemy mieli do wyboru wszystkie surowce do ulepszania naszych samolotów oraz helikoptera. Czyli możemy tutaj wybrać tytanowe aluminium oraz panel z włókna węglowego do naszych samolotów. I tutaj uwaga, to nie jest to samo tytanowe aluminium oraz to nie jest ten sam panel z włókna węglowego, który możemy otrzymać w skrzynce za codzienną, tygodniową aktywność. Tam mamy lekkie aluminium i lekkie włókno węglowe. Jest to o tyle istotne, że w czasie ulepszania samolotu te elementy się nie sumują, tak jak na przykład fiolki doświadczenia dedykowane dla Behemota MK1 i te ogólne. No ale zboczyliśmy trochę z tematu. Następnie do wyboru mamy super aluminium oraz specjalne pokrycie, czyli farbę do naszego helikoptera. I tutaj dobra wiadomość, są to normalne, zwykłe elementy, nie żadne lekkie, więc standardowo zużywamy je w wydarzeniach, chociażby w czwartek w evencie Survival of the Fittest. I to wszystko, co wymieniłem, mamy do odbioru za, powiedzmy, zainwestowanie i kupno najtańszego pakietu z Alliance Bonanza. Następnie, gdybyśmy chcieli więcej, to kupno kolejnego pakietu, dwa razy droższego, upoważni nas do zgarnięcia kolejnych dwóch nagród, w których oprócz fragmentów Behemota MK1 oraz skrzynki ze sprzętem lotniczym, otrzymamy również Frame Custom Crate, czyli skrzynkę z ramkami do naszego awatara. Ramki są permanentne, więc na zawsze. I są to ramki, które możemy ulepszać i zyskiwać nowe bonusy w menu Kolekcje, klikając na nasz awatar. Kolejny bonus zawiera oczywiście fragmenty Behemota oraz skrzynkę ze sprzętem lotniczym oraz skrzynkę, w której do wyboru mamy jedną ze statuetek. Według mnie to trochę gorsza skrzynka niż ta wcześniejsza z ramkami, nieprawdaż? Żeby dostać ostatnią dodatkową nagrodę, trzeba zdobyć 3500 punktów, a to znaczy, że trzeba kupić minimum 3 następujące po sobie pakiety. Za 499, 999 i 1999 diamentów. Wtedy zgarniemy kolejne już fragmenty naszego Behemota, a jest ich aż 30, oraz następne 30 skrzynek ze sprzętem lotniczym. Oprócz tego kolejną skrzynkę z jedną statuetką. Żeby nie było tak pięknie, że cały sojusz oprze się o wydatki jednego dużego spendera, wydarzenie to zezwala na zakup tylko jednej paczki z każdego poziomu cenowego. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma opcji, żeby jeden gracz zafundował reszcie darmowe pakiety. W tym wydarzeniu pracuje, a raczej wydaje pieniądze, cały sojusz. Im więcej osób się zbierze, tym mniej trzeba wydać, żeby zgarnąć nagrody. Biorąc pod uwagę, że nagród jest całkiem sporo oraz dostają je wszyscy gracze, którzy odblokowali dane poziomy, jest to całkiem ciekawe wydarzenie dla graczy low spender, bo inwestując małą kwotę możemy odbierać całkiem dobre nagrody. Teraz jeszcze zajmę Wam chwilę odnośnie punktów bonanzy, ponieważ sam zakup pakietów przez Ciebie nie gwarantuje odebranie tych wszystkich dodatkowych nagród. Każdy sojusz zbiera punkty poprzez zakup pakietów. Odblokowanie kolejnych nagród odbywa się poprzez zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów bonanzy. Dlatego ważne jest, aby jak najwięcej osób z Twojego sojuszu wzięło w nim udział. A Ty? Wziąłeś udział w sojuszowej bonanzie? Daj znać, czekam na Was w komentarzach. Cześć!